Boziu, Boziu, kto tu siedzi w łóżeczku taki obrażony? Kochanie, mamusine. Focha strzeliłeś, bo musisz zostać, tak? Matko Boska, biedne dziecko. Dzień dobry, kochani. Ja dzisiaj w wersji no make-up i tak już zostanie w tym tygodniu. Niestety w tym tygodniu już nie będę miała możliwości się pomalować, dopiero w przyszłym z powrotem, no bo no, trafiam do szpitala, tak? Mamy prawie 8:30 rano i ja muszę teraz się zbierać, bo muszę jeszcze odśnieżyć auto. No i jadę do Chemnitz, do lekarza. Muszę tylko jeszcze pamiętać, żeby wziąć tutaj coś dla Marioli, bo Mariola mnie prosił, a będę musiała i tak do niego podjechać, więc żadna różnica. Jeszcze muszę swoje dokumenty zabrać, które potrzebuję, bo po wyjściu od lekarza muszę podskoczyć do kasy chorych, muszę podskoczyć, zmienić adres, muszę podskoczyć do banku w ubezpieczeniu, bo ja mam tutaj, wiecie, ten Haftpflicht, o którym wam wspominałam, to ubezpieczenie mieszkaniem, ubezpieczenie Milana i tak dalej. To wszystko mam ubezpieczone w banku, ale słuchajcie, ja jestem w Szparkasse i ja powiem wam, że jestem zadowolona. Nigdy nie miałam problemów ze Szparkasse i ja też mam tylko online konto i płacę, słuchajcie, niecałe 5 euro w miesiącu. To jest jak najbardziej okej. W każdym bądź razie, co ja jestem taka czerwona. Patrzcie, jaką ja mam dużą tarczycę, wy to widzicie? To jest naprawdę duża tarczyca. No ale w każdym bądź razie, nie wiem, coś chciałam powiedzieć. Aha, że ja jestem zadowolona i nigdy nie miałam z nimi jakichkolwiek problemów, pomimo że ludzie psioczą, że drogo, że to, że tamto, ja nie mogę powiedzieć, że tak jest. No ale mimo wszystko, wiecie, no muszę jechać to pozmieniać, no bo zmienił się adres, nawet jeżeli tylko o jedną literę, to i tak się zmienił, więc trzeba wszystko pozmieniać. No i potem do Marioli. I będę dzisiaj obcinać włosy. No i może odrost troszeczkę zrobię. Mark się śmiał, że się będę ogarniać do szpitala, ale to akurat nie zbieg okoliczności. Dobra, słuchajcie, ja się zbieram i jedziemy. Słuchajcie, w końcu mam czas, żeby się odezwać, bo jestem u Marioli, zaraz będziemy robić włosy. Byłam u lekarza, oczywiście, no, dostałam receptę na kolejne leki, no bo ja mam tylko jeszcze na ten miesiąc, a jakoś na początku kwietnia mój lekarz jest na urlopie, więc mi wyślą po prostu jeszcze drugi Krankenschein, no, drugie L4 przez pocztę i chyba 18 kwietnia mam kolejny termin u doktora. I więc to załatwiłam. Byłam w kasie chorych. Okazało się, że ja po prostu jak w zeszłym tygodniu dzwoniłam do kasy chorych i wspomniałam, że się przeprowadziłam, to od razu zmienili adres, więc niepotrzebnie jechałam. Pojechałam do banku. Boże, wiecie co, straciłam, nie wiem, z 25 minut, jak nie dłużej. I nie załatwiłam nic, bo babka mi po prostu nie dała wytłumaczyć, nie dała mi dojść do słowa. Ja po prostu zadzwonię i tam jak to się nazywa? Zmienię mój adres. No i jak mówię, teraz dotarłam w końcu do Marioli. Zaraz będziemy się zabierać za robienie moich włosów. No i co? I później będę musiała. Właśnie, kurde, mi się teraz przypomniało, jeszcze muszę zdążyć do warsztatu, bo zauważyłam, że mi się jedna żarówka spaliła w aucie z przodu i trzeba będzie ją wymienić. Jezus Maria, mówię wam, co chwilę coś. No nic, dobra, ja się idę przebrać w inną koszulkę i bierzemy się z Mariuszem za robotę. O, kot się drze. Słuchajcie, widzicie? Już ciachnięte włosy. Mariusz powiedział, że siwe włosy mam. Znalazłeś siwe włosy, nie? Tak, Tak. na burza, na czubku głowy. Na czubku głowy. Także pewnie już teraz będę musiała wiecznie je
farbować. Słuchajcie, znowu będę do Was nadawać chwilę z auta. Patrzcie, jakie krótkie włosy mam z powrotem. Trochę się z Mariuszem posprzeczaliśmy o to, bo Mariusz mi znowu za krótko obciął włosy, słuchajcie. Ja mu pokazałam, że ja nie chcę mieć krótszych włosów jak dotąd, a on mi ściachał no naprawdę krótko te włosy, słuchajcie. I to nie jest długość, w której ja się dobrze czuję, to nie jest długość, którą ja lubię. Mi się zawsze, o widzicie, te włosy wywijają przy takiej długości w tą stronę, ja tego nie lubię. I ja mu mówiłam, Mariusz, ja nie chcę mieć włosów do ramion, a on mi takie obciął do ramion. I mówi do mnie, no bo one były zepsute, znaczy zepsute, złamane, połamane i zniszczone, tak? Ja rozumiem, że to musi zostać obcięte, ale ja jestem osobą, która decyduje, ile tych włosów zostanie ściętych. I jeżeli ja go proszę, że tylko końcówki, a nie połowę włosów, to końcówki, a nie połowę włosów. I teraz się będę wściekać, wiecie co, i będę musiała znowu przez 2 lata zapuszczać włosy, żeby urosły do tej długości, do jakiej były, tak? Bo Mariusz do mnie mówi, no ale włosy ci odrosną. Oczywiście, że odrosną, tyle tylko, że moje włosy na chwilę obecną nie rosną szybko. Kolor zrobił ładny, trzeba przyznać, choć jest jeszcze troszeczkę ciemny, dlatego że no mam toner na, poza farbą na włosach. Mam toner na włosach i no wiadomo, że ja myję codziennie włosy, więc też on się szybko zmyje, tak? To wtedy troszeczkę inny kolor będzie. No ale stanęło na tym, że Mariusz już mi więcej włosów obcinać nie będzie, nie? Wiecie, to nie znaczy, że my ze sobą nie rozmawiamy i tak dalej. I żeby, słuchajcie, żeby nikt nie pomyślał, że Mariusz robi to za darmo. Słuchajcie, Mariusz dostaje ode mnie pieniądze, ja mu normalnie płacę. Także to nie jest tak, że wiecie, że on mi robi to za darmo. Kiedy się uczył, to robił mi to za darmo, ale jak już wiecie, przestał się uczyć, no to wiadomo, no on farby daje i tak dalej, więc no musi mieć przynajmniej zwrócone za to, tak? Więc no ale nie zmienia to faktu, że jestem zła. Powiem Wam szczerze, jestem zła. Kolor mi się bardzo podoba, ale długość włosów jest dla mnie koszmarna. Tym bardziej, że wiecie, ja jak włosy prostuję, to ja je zawsze tutaj tak o do ust wkładałam, no a teraz nie mogę i co znowu zrobię? Wściekam się o to, wściekam się niesamowicie, jestem o to bardzo, bardzo zła. Mamy godzinę, słuchajcie, 17, 2 minuty po. Ja dopiero co podjechałam do domu, do apteki już nie jechałam z receptą. Jutro jak wrócę ze szpitala, to podjadę po prostu po drodze do apteki, wykupię receptę, bo jeszcze leki i tak do końca miesiąca mam. No i byłam, słuchajcie, jeszcze w pracy odebrać rozliczenie miesięczne. Dzwoniłam do kasy chorych, pytałam się, co wiecie, co jest grane z moimi pieniędzmi z chorobowego, no bo to ja już powinnam dostać spokojnie tydzień temu, a nie dostałam do tej pory. Okazało się, że wiecie, że nie zostały dostarczone papiery, żeby mogli wyliczyć ile od mojego pracodawcy. No i no zła jestem też i o to, coś dzisiaj po prostu nie jest mój dzień, słuchajcie. Ja w ogóle zanim do lekarza pojechałam, miałam pół godziny powiedzmy czasu jeszcze, jak dojechałam do Chemnic. Chciałam generalnie odwiedzić Paulinę, jedną z moich widzek. Mówiłam Wam, że Paulina przeprowadziła się z mężem z okolic Monachium właśnie do Chemnic i chciałam do niej podjechać do pracy, ale dostałam wiadomość od Pauliny, że jej się plan zmienił i że nie ma jej w pracy po południu. To po pierwsze, a po drugie, no ja bym się po prostu nie wyrobiła, bo ja od Mariusza wyszłam o 15 z minutami, a no widzicie, ile czasu potrzebuję, żeby dojechać do domu, tak? Także zanim, oczywiście to właśnie to chciałam powiedzieć, że zanim, słuchajcie, dotarłam do mojego lekarza na ten termin. W ogóle w drodze powrotnej, Jezus, 1000 myśli na minutę mam. Słuchajcie, w drodze powrotnej musiałam pojechać po kolejne 2 opakowania pod pasek.
Ja w przeciągu 2 dni, słuchajcie, zużyłam, ile tu jest? 32 razem, dwa opakowania, 32 duże, te duże, bo to są te piątki dużych podpasek. Także sobie możecie pomyśleć, jaki ja krwotok mam, słuchajcie. To jest jakaś masakra. Lekarz powiedział, że dobrze, że ta operacja będzie tak w miarę szybko, bo gdybym musiała jeszcze dłużej czekać, to trzeba by było mi zrobić transfuzję krwi, dlatego że no, za dużo krwi po prostu tracę, za bardzo krwawię. I wiecie co, może wejdziemy do domu i ja tam dalej do was sobie pogadam, bo tu widzę, że zaraz Stefan będzie podjeżdżał autem, tylko skrzynkę piwa wnosił, a ja nie chcę, wiecie, żeby sąsiedzi widzieli, że siedzę i gadam do kamery, tak? Także do zobaczenia zaraz. Kto tu się cieszy, że mama wróciła? Kto tu się cieszy, że mama wróciła? No Boże, co ty taką mokrą mordkę masz? No zejdź, zejdź. Zaraz idziemy, tak. Już zaraz idziemy. O Jezus, 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 zabaweczkę ma. No nie potrafię się, słuchajcie, przyzwyczaić. Już dawno nie miałam takiej, wiecie, to nie znaczy, że ja kiedyś takiej długości włosów nie nosiłam. Ale no, po tym jak miałam długie włosy, to ja się źle czuję w takich krótkich. No ale nic, trudno się mówi. Mówię, kolor mi się podoba. O. Ale no ale długość, no po prostu nie jest moja, tak? Teraz będę musiała, mówię, o widzicie? To mi się tak wywijać będzie teraz. To idzie w tą stronę jak powinno, a to mi się wywija na zewnątrz. I ja tego bardzo nie lubię, no ale nic. Słuchajcie, zanim wrócę i powiem wam jeszcze, co chciałam powiedzieć, muszę najpierw wyjść z Milanem, bo Matthias był z nim koło południa. Co oznacza, że Milan od kilku godzin jest w domu, a ja w międzyczasie, więc trzeba z nim najpierw wyjść. Dobra, słuchajcie, jestem. Boże, no nie mogę się przyzwyczaić. To trochę potrwa, zanim ja się przyzwyczaję do tej długości włosów z powrotem. Jak mówię, no nie jest tak, że ja takich nigdy nie miałam, ale one są po prostu dla mnie za krótkie, bo ja dłuższy czas przecież teraz nosiłam długie włosy. No ale nic, trudno się mówi, no nie zmienię tego. Musiałam, słuchajcie, pojechać jeszcze szybko do supermarketu, bo jabłek już nie miałam. A nie wiem, co mi się ostatnio stało, ale codziennie jem jabłka. I te jabłka, one nie są słodkie. W sensie są, czekajcie, są takie raczej słodko-kwaśne, bym powiedziała. I to mi się bardzo podoba, bo mi takie smakują. Widzicie mnie w ogóle? Widzicie. Tylko muszę teraz jeszcze wszystko powycinać, pokroić, jak małemu dziecku, na kawałki. O! Nie wiem, co wcześniej chciałam powiedzieć. Wiem, że coś chciałam wam powiedzieć, poza tym, że muszę jutro, słuchajcie, o 5 rano wstać, no bo na 8 muszę być w Dreźnie, w szpitalu, na tych ostatnich badaniach. I to już koniec. Już trzeba będzie się pakować, bo pojutrze odwożę Milana, no i do szpitala, tak? Także powiem wam, że rozmawiałam dzisiaj z moim lekarzem, dla niewtajemniczonych, z moim psychiatrą. I no powiedziałam mu, że jednak mimo wszystko boję się. I on powiedział, że on to, że on mi wierzy, że ja się boję, bo on może nie tyle, że on potrafi, tu się mówi nachwolcyjen, jakby odczuć to, co ja czuję, tak? No bo z logicznych powodów to jest mężczyzna, ale no boję się, no nie będę ukrywać i nie będę mówić, że nie. Boję się i to nawet niesamowicie. No ale będę miała to w końcu za sobą, słuchajcie, i będzie, mam nadzieję, święty spokój. Muszę zaraz gary pomyć. Muszę zaraz gary pomyć, ale zanim się za to wszystko zabiorę. Słuchajcie, ja wróciłam do domu
I no, przed wejściem do klatki mamy skrzynki pocztowe, więc ja do skrzynki, bo dostałam powiadomienie, że zamówienie z Amazona zostało mi dostarczone. I myślałam, że może któryś z sąsiadów, słuchajcie, a w skrzynce pocztowej zawiadomienie, że mi kurier zostawił paczkę w szafce na buty, bo ja mam pod drzwiami dwie szafki na buty. I śmiać mi się chciało, bo Matias mówi, że akurat nie on wchodził do budynku, wrócił z Milanem ze spaceru, a ten kurier wychodził, mówi, że to mówi, jakiś Turek był czy coś, mówi, ciężko po niemiecku mówił. I Matias się pyta, do kogo on, a on mówi do Matiasa, jak się nazywa. Matias powiedział mu, jak się nazywa, a on mówi, że nie, że to nie do niego. A Matias pyta się, czy do mnie, nie? A ten chłopak, że tak, ale że już zostawił w szafce na buty. No wiecie, fajnie, fajnie, że pomyślał chłopak, bo no inaczej musiałby jutro przyjechać, a mnie, nie, jutro po południu będę już, po południu, jak oni przyjeżdżają w domu, no ale mimo wszystko. No jakbyście chcieli wiedzieć, co zamówiłam, to nic dla siebie. Zamówiłam dla Asi, czekajcie, pokażę wam. Dla Asi zamówiłam z Berg Nutrition witaminę D3 i K2, bo to jest, słuchajcie, aż D3 jest aż 10 tysięcy jednostek, a K2 200. I tutaj jest ile? 365 tabletek. I ja tak Asi zamawiam, no bo wiecie, ja mam po prostu darmową przesyłkę, bo ja co miesiąc płacę za Amazona 9 euro. Chyba 9 euro, jak się nie mylę, więc no ale dzięki temu, co bym nie zamawiała, to nie płacę przesyłki. I dla Matiasa przyszedł taki klej śmierdzący mały, nie super glut, tylko to taki industryjny klej do sklejania, to znaczy używany w fabrykach na przykład, gdzie produkuje się części, uszczelki do aut. No ja tak kiedyś pracowałam, jeszcze dawno, dawno temu, zanim zaczęłam nagrywać, pracowałam właśnie w firmie, która produkowała akurat nie oddział, w którym ja byłam. My produkowaliśmy zawsze uszczelki do aut dla Volkswagena, zawsze dla tych najnowszych aut. Wtedy wychodził Volkswagen 6. 6 i chyba 6 Plus, czy 6 Sport, jakoś tak. I właśnie do tych Volkswagenów robiłam części, tak? No i właśnie takim klejem, no i zaniosłam to Matiasowi, jak wracałam. Słuchajcie, w przeciągu sekund dosłownie zrobiło się tak biało na zewnątrz. Jest, o, biało już było przedtem. Ale teraz tak śnieg sypie, że to się w głowie nie mieści. Czekajcie, ja to tylko odstawię z powrotem. Muszę Asi dać znać, że przyszło. I to, co chciałam wcześniej wam powiedzieć w aucie i mi się teraz przypomniało, słuchajcie. Jako, że miałam jeszcze powiedzmy pół godziny, tam nawet nie całe pół godziny do... Boże, ja nie mogę nawet teraz włosów tak zrobić, jak mnie to będzie teraz drażnić, słuchajcie. Miałam prawie pół godziny jeszcze do terminu do lekarza, więc wpadłam do Sachsenallee, a oni o 10 otwierają sklepy. No wpadłam do TK Maxa, powiem wam, że bieda była w tym TK Maxie, jak nie wiem. No nic nie nagrywałam, dlatego że po prostu... Mówiłam wam chyba ostatnio, że coś mi szaleje telefon i ciężko mi nagrywać telefonem. Ale słuchajcie, oczywiście znalazłam dla siebie jakieś rzeczy, żeby nie było. Bardzo dużo rzeczy, słuchajcie, z Pure by Closhi było przecenionych. Ja tutaj mam rozświetlacz. To jest pojemność 30 ml i on był przeceniony na 3 euro. Był jeszcze duży. To, w ogóle to jest tak. Lekka emulsja z zawartością miki rozprasza światło i zapewnia doskonałe rozświetlenie cery oraz efekt mokrej skóry. Zawarte bioskładniki działają rewitalizująco, antyoksydacyjnie, a także wygładzająco. Stosowanie. Sposób 1. Aplikować bezpośrednio na skórę twarzy. Sposób 2. Wymieszać z ulubionym kremem lub serum. Sposób 3. Nałożyć jako wykończenie makijażu. Jako wykończenie makijażu. Tak to wygląda.
O, bardzo nie YouTube'owa butelka z pompeczką i wiecie co, ja wycisnę. O! Dobra, to nie pachnie. Jest takie o. Zobaczymy jakie... O! O! Słuchajcie, to będzie naprawdę dawać efekt mokrej skóry. Ale to nie jest, wiecie, taki rozświetlacz, tylko taki, o, widzicie? Ładne to. Co prawda on jak wyschnie, to widać, tak jak tu na palcu. Nie wiem, czy będzie widać. Chyba nie. Tu na palcu widać jakieś pozostałości, ale to nic. Wzięłam, jak mówię, była jeszcze większa pojemność, ale stwierdziłam, że wolę taką małą, żeby chociaż przetestować. No ma delikatny zapach, całkiem przyjemny. Druga taka, słuchajcie, miniaturka, którą wzięłam, to jest Philip Kingsley i to jest Bodybuilding Conditioner, Weightless Conditioner, jakiś nawilżający. Muszę tylko przeczytać co i jak i w ogóle. To jest malutka pojemność, bo to jest 60 ml i jak widzicie był za 2,50. Skusiłam się na taką małą pojemność, bo wezmę ze sobą, słuchajcie, do szpitala. Kto to do mnie pisze? Wezmę ze sobą do szpitala, dlatego że nie mam żadnej, a szukałam. Okej. Nie mam żadnej właśnie takiej małej odżywki, którą mogłabym ze sobą wziąć. Nie wiem na ile w ogóle będę w stanie myć głowę. Podejrzewam, że pierwsze 2 dni to w ogóle będę wyglądać jak ci nie wracaj i niezbyt będę w stanie pójść normalnie umyć głowę. No ale trudno się mówi, nic na to nie poradzę, takie uroki pooperacyjne. Natomiast no mimo wszystko chcę ze sobą wziąć, żeby w razie czego mieć, no bo ja nie będę taszczyć wiadomo jakichś tam wielkich pełnych produktów, on w ogóle oryginalnie był po 5,99, także za mniej niż pół ceny go kupiłam, tyle dobrego, bo zdarłam właśnie tą naklejkę, o. Jeżeli ktoś z Was miał, dajcie znać, bo jestem niesamowicie ciekawa, widzę, że on jest taki przezroczysty, bardziej żelowa jest ta odżywka. Czekajcie, bo kto to... Aha, Asia do mnie. Asia do mnie pisze, zaraz zobaczę, co ona tam pisze. I kupiłam 2 rzeczy jeszcze pełnowymiarowe. W ostatnich zakupach pokazywałam Wam, że kupiłam z tej podmarki od Hagi Hair Story krem do twarzy. I tutaj, słuchajcie, znalazłam jeszcze jakiś produkt. I to jest serum Well Aging z proretinolem. Proretinol Algis Kwalan. Za 6,99, czyli tyle co ten krem. Słuchajcie, i w ogóle pierwszy raz, o fajnie, w szklanej buteleczce, tak wygląda. Stosowanie, używaj wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy przed nałożeniem kremu pielęgnacyjnego. Nie stosuj w przypadku alergii na którykolwiek ze składników ze względu na zawartość retinolu, nie stosuj w czasie ciąży. I tutaj jest napisane, skoncentrowana dawka składników aktywnych retinolu, kompleksu algowego i skwalanu to zastrzyk energii i rozświetlenia dla skóry dojrzałej. Zapewni jej porcję ochrony antyoksydacyjnej i spowolnienia procesu starzenia się skóry, by cieszyła się zdrowiem każdego dnia. Dodatek oleju z awokado zaopiekuje się Twoją skórą z mocą wprost z natury. Także myślę, że niebawem pójdzie w użytek, jako że tam w środku jest retinol, to będę to raczej używać początkowo na pewno, nie wiem, może 2 razy w tygodniu. I ostatnia rzecz, którą tutaj wzięłam, to są, słuchajcie, z Esfolio hydrożelowe płatki pod oczy Brightening and Sleek.
z ekstraktem z pereł i hydrolizowanym kolagenem 90 gram, 60 sztuk, czyli na 30 użyć, słuchajcie. O. One były po 10,99. Uważam, że to naprawdę fajna cena. Wyglądają tak, o. Przyznam Wam się szczerze, że ja jeszcze nigdy... O, tu jest patyczek do wyciągania. A one same w sobie wyglądają tak, o. Muszę uważać, jak Wam pokazuję, bo mi się zaraz płyn tutaj wyleje. Ja jeszcze nigdy nie miałam w takim pojemniczku płatków. To jest oczywiście, no nie ma co się oszukiwać, zdecydowanie bardziej ekonomiczne, więc tym bardziej cieszę się. W sumie to opakowanie mogę zaraz wyrzucić. Je sobie wsadzę do lodówki, żeby były chłodne. No i słuchajcie, to tyle. Więcej nie kupiłam. To są te cztery rzeczy, które kupiłam. Kwietnia mam kolejny termin do kontroli do lekarza i do tej pory na pewno jestem na chorobowym, także to jeszcze potrwa. I coś jeszcze chciałam powiedzieć, ale gadam już bardzo długo, więc też będę zaraz kończyć, słuchajcie. Rozmawiałam z Markusem i niestety nasze urlopy, słuchajcie, nie pokrywają się w tym roku. Dlatego też nie polecimy razem w tym roku na urlop. Niestety, przykro mi jest z tego powodu, przyznam Wam się szczerze, bo cieszyłam się już, bo planowaliśmy polecieć albo do Chorwacji, albo do Portugalii, więc nie wiem, czy w tym roku na jakikolwiek urlop będę się wybierać. Może być, że nie. A jeśli, no to nie wiem, albo sama, albo może jeszcze uda mi się kogoś znaleźć. Bo chyba Wam mówiłam, że no nie uśmiecha mi się, wiecie, lecieć z biura podróży i wydawać tyle pieniędzy. Natomiast jeżeli ja się będę dobrze czuła po operacji do świąt wielkanocnych, to planujemy przynajmniej na święta wielkanocne wyskoczyć do Bratysławy na wszystkie 4 dni. Więc jeżeli się uda, to będą po świętach vlogi z Bratysławy. Także trzymajcie kciuki, żeby się udało. A teraz słuchajcie, będę się z Wami żegnać, bo nie chcę, żeby ten vlog trwał znowu, nie wiem, 40 minut i potem musiałabym to obcinać wszystko, żeby zmniejszyć długość. Ale co? Zobaczymy się dla Was w następnym vlogu, dla mnie jutro. No bo na pewno będę chciała Wam powiedzieć, jak to było po badaniach, a muszę, słuchajcie, o 5 rano wstać. Bo na 8 muszę być już w szpitalu, także tak. No nic, dobra, słuchajcie. Dzisiaj to by było na tyle, tak mi się wydaje. Muszę się zabrać jeszcze za pomycie garów, zanim zabiorę się za jedzenie mojego jabłuszka. Uwielbiam jabłka, uwielbiam jabłka. Ale tylko takie, które są kwaskowate. Ja słodkich jabłek nie lubię. Dobra, to tyle. Kończę. Żegnam się z Wami. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się. Pa, pa.